Witajcie kochani na kanale Kociara Mruczka. Po tej stronie Agnieszka. Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić dwa napoje, które redukują tkankę tłuszczową. Oto produkty do tych napoi. Oto kochani są produkty do tego, aby zrobić te dwa napoje, które redukują tkankę tłuszczową. Do pierwszego napoju będzie nam potrzebny rozmaryn, szklanka, łyżeczka do zaparzania i grejpfruty. A więc mamy do pierwszego napoju, więc zaczynajmy go robić. Potrzebna nam jest woda, więc musimy ciepła woda. Więc trzeba ją zagotować. Wlewam sobie ją. Mam nalaną. A teraz ją zagotuję. Więc tego, przez ten czas, kiedy woda się będzie gotowała, przyszykuję sobie rozmaryn w tej łyżeczce do zaparzania. Więc jest łyżeczka, jest rozmaryn. Kochanie, moja mrucia się odzywa, patrzy przez okno, widzi pewnie kotka. Jest. Dwie łyżeczki trzeba wziąć, wsypać tego rozmarynu do tej do zaparzania. Mamy przyszykowane, no i czekamy na wodę. Czekając na wodę, aż się ona ugotuje, to wyciśniemy sok z grejpfruta. Połowy grejpfruta. Wzięłam czerwony grejpfrucik. Może być też z żółtego, ale przeważnie robiłam ten napój, zwłaszcza latem, z czerwonego. Teraz wyciskam ten sok. Chciałam sobie kupić do wyciskania soku przyrząd, ale nie było w lokerze. Muszę jechać do następnego. Trzeba ręcznie to zrobić. Mamy wyciśniętą połowę, a ja lubię sok z grejpfruta, więc sobie jeszcze drugą połowę
wycisnę. Mamy wyciśnięty sok z grejpfruta. Tu widzicie, kochani, jest soczek. Zaczyna wrzeć woda. Zagotowała nam się woda. Gorące. Trzy czwarte szklanki wlewam przygotowanego wody. Mamy 3/4. Do tego wkładamy ten rozmaryn i się parzy przez 5 minut. Więc poczekajmy. Przez ten czas, kiedy nam się parzy rozmaryn, to zrobię jeszcze połowę grejpfruta. Pokroję w cząstki. Też obiorę go ze skórki. Jest jedna cząstka. Jest druga cząstka. Tego, kochani, obrałam już ten grejpfrut. Widzę, że nam też się zaparzył rozmaryn. Wyciągamy, bo minęło już 5 minut. Dolewamy sok. Mamy zaparzony. Dolewamy sok z grejpfruta do tego wywaru. Sok wlany i zamieszamy. Dodamy do tego połówki grejpfruta, które obrałam. I tym sposobem mamy wywar z rozmarynu i z grejpfruta.
jest to jeden napój, który redukuje nam tkankę tłuszczową. Jak wiadomo, grejpfrut do tego służy, a i rozmaryn też ma właściwości odchudzające. Zachęcam Was do spróbowania tego wywaru. Ja latem chętnie go piję. Naprawdę działa cuda. Drugim produktem, drugim napojem, który redukuje tkankę tłuszczową, jest zielona herbata, imbir i miód. Właśnie chcę Państwu pokazać, jak się robi ten wywar. Zapraszam. Ale ten drugi wywar zrobię w następnym filmiku. Na dzisiaj chciałabym powiedzieć, że to wszystko. Ten napój składający się rozmarynu i grejpfruta, można powiedzieć, przystygnął. Dobry smak. Zachęcam do spróbowania i do zrobienia. Do zobaczenia następnym razem. A na dzisiaj chciałabym zachęcić Was, kochani, do dania lajka, do subskrypcji, a także wciśnięcia dzwoneczka, aby być bieżąco. Ponadto chciałabym Was zachęcić do zajrzenia filmika mówiącym o rozdaniu dla 50 subskrybentów, a jednocześnie pozdrowić Was, kochani. I do zobaczenia do następnego razu. Pa! Moja mrucia, pani przyszła z pracy, a ona, puch, do torebki, ale nie, usiadła. Chwilkę na stole. Słońce, mrucia, mrunia, co moje kochanie? Słońce moje, moje słoneczko ukochane.